Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. List do Galacjan, 6 rozdział, 14 werset. Takie słowa powiedział apostoł Paweł. Róża Lutra. Każdy, kto zwiedzał miasta, w których mieszkał i działał Martin Luther, z pewnością spotkał się z tak zwaną Różą Lutra. W niej reformator starał się zobrazować wszystkie prawdy, które zidentyfikował w Biblii. Pośrodku widnieje czarny krzyż, umieszczony w czerwonym sercu. Te zaś otoczone jest białymi płatkami róży na niebieskim tle. Całość otacza złoty pierścień. Latem 1530 roku Luther pisał w liście do Lazarusa Spenglera, pisarza z Norymbergi, wyjaśniając mu znaczenie tego godła. Tym, co zobaczymy jako pierwsze, musi być krzyż czarny, umiejscowiony w sercu, aby ciągle na nowo przypominać sobie, że wiara w ukrzyżowanego Pana Jezusa Chrystusa, że wiara w Pana Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego dała nam ratunek. Następnie każdy, kto z serca uwierzy, dostępuje usprawiedliwienia. Serce to jednak musi być usytuowane pośrodku białej róży, aby wskazać, że wiara daje radość, pociechę i pokój, chociaż nie w taki sposób, w jaki daje ją świat. Z tego też powodu musi być ona biała, a nie czerwona, umieszczona na błękitnym tle, kolorze nieba, ponieważ radość ta jest początkiem przyszłej, niebiańskiej radości. Wszystko to otacza złoty pierścień, symbolizując, iż ta błogość będzie trwała wiecznie w niebie. Nigdy się nie skończy i jest kosztowniejsza ponad wszelkie inne dobra, podobnie jak złoto jest najcenniejszym kruszcem na ziemi. Co więc Luther odkrył w Biblii? Wyczytał z niej, że człowiek nie może przyjść do Boga przez odprawianie jakichś obrzędów pokutnych bądź płacenie odpustów, lecz jedynie przez wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Kto przyjmie tę dobrą nowinę o krzyżu do swojego serca i zaufa Chrystusowi Jezusowi Panu, doświadczy radości, pocieszenia i pokoju już teraz i na zawsze. Co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. List do Galacjan 6:14.